Dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wizards and Warriors. Ja jestem Julius Vandelwier, z którym będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie dalej kontynuować naszą wycieczkę po krypcie. W poprzednim odcinku, dwóch odcinkach, zwiedziliśmy sobie tą część. I teraz będziemy sobie zwiedzać część na północy. Więc zabierzmy się za to. W poprzednim odcinku udało nam się zdobyć wreszcie zaklęcie iluminacji. Dzięki któremu będziemy lepiej widzieć w ciemnościach. To zaklęcie będzie nam towarzyszyć już do końca gry. Dobra. Oczywiście. Ciężka zdraga. Kto weźmie? A, you can't carry anymore. Dobra, no to weźmiesz ty to. Hilda, Adzira. Okej, zachód, wschód, północ. Tak? Zobaczmy, co tutaj jest. Czyżby zamknięte? Dobra, na razie zostawmy, bo może będzie do tego klucz. A jak nie, to się Jan Jansen włamie. Idźmy w tą dwie strony. O kurde, mo. Chyba wiem, gdzie jesteśmy. Dobra, mamy trumnę. Uff. Tym razem nie było niespodzianki, a czasem w trumnach znajdują się niespodzianki pod postacią mumii albo zombie. Albo szkieletów, jak tutaj. Chyba sobie podarujesz, chociaż... Dobra, nie, bo jeszcze będą... Dobra. Teraz tak, tutaj... co ty robisz?
Nie, nawet... I ci się decha poprawił. Bardzo dobrze. Podoba mi się to. Tylko, że mumia nic nie miała przy sobie. Szkoda. Idziemy tutaj. I to jest ten labirynt, o którym mówię. Tutaj jest nie, a to jest przycisk za to. Ha, ha, ha. Proszę bardzo. Zwój. A to jest robota dla Jana Jansena. Moderate. No, czyli skrzynia się otwiera jednak w tą stronę. No dobra, trudno, mi się nie stało. Zwoje. Pierścień? Jakiś generyczny pierścień czy nie? Raczej chyba nie generyczny. Albo generyczny, cholera wie. Dobra. Aha, jeszcze tutaj tego. Nie otworzyliśmy. Tak. To idzie do Jana Jansena. To do Adziry. Drop your weapons. Halt and surrender your gold. Serio? Don't be a fool or you'll pay dearly. Serio? Take the blade. You're outnumbered. You're die. Cholerni złodzieje. Dobra. Padłeś, nie wstawaj. O, masz wytrychy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo twoje wytrychy się nam przydadzą. Chyba, że to były moje wytrychy. Nie. Lockpick pierwszego poziomu. Dwie. Dwie sztuki. Dobra. Wschód czy północ? Idźmy na wschód. A na wschodzie mamy... Skarby? Kolejny przycisk. Dobra. Co? A, to tylko patrol szkieletów. Za dużo? Okej. Okay.
uzdrowią. Czyli nie narzekam, że szklety nie, bo to doświadczenie, ale z drugiej strony jeszcze tak otoczonym być nie lubię. Dobra. Dawać ciachy. Tak, dobra, tego nie będę brał. Za bezczelność, no przeszkadza mi plądrowaniu grobów. Dobra. Easy! No proszę, już takie się zdarzają nawet. Dobra. Ciach, sztylet do ciebie, ja nie wędruję. I to wszystko. Dobra, to były skarby, co tutaj mamy? O, tutaj jest to, o czym myślałem, że będzie to. Dobra, cel profilaktyczny. Okej. A, zapomniałbym. To był przycisk. Chodźmy tutaj. O, bo dobra, nie. Przejdźmy sobie tutaj najpierw. Okej, to miejsce. To miejsce. Dwa upiory, właściwie dwie dusze, dusze czarodzieja i dusza rycerza, czy znaczy wojownika. Teraz tak. Widzę, że jest odporny na zaklęcia, a z kolei mag jest podatny na zaklęcia. On jest... Właśnie, on jest ciężki do zabicia. Dobra, dawaj. Flame drop? Widzicie?
Jego to nic nie rusza. Cholera, spali drzewo. Szok. Dobra, jest jeden pobity. Okej, teraz tak. No, ty jesteś ciężki do pobicia, panie. Mieliśmy okazję zobaczyć przekaz, widzieliśmy jak wygląda czaszka słonia. Cholera. Jak tego dziada pokonać? Nieodporny na nic. Kompletnie. Chyba, że... Nie, kompletnie, on jest nieodporny na zaklęcia. Mamy problem. I to poważny. Coś mu zrobiłem, dobra. Niemniej to dalej będzie jakiś pierd w porównaniu z tym, co normalnie mogę mu zrobić. Dobra. Czarodziej zabity, to jest najważniejsze. O cholera, spali drzewo mi Jana. O nie. Quit? Zapiszę jeszcze raz. W
kolejem drogą. Czarodziej musi zginąć, pierwszy. Ja wiem, że on jest poza moim zasięgiem teraz. O cholera. Dobra, widzę. Dobra, czarodziej zginął. I teraz tak, może uda mi się... podnieść te statystyki na tyle... tutaj, żeby... Stonecraft, czwarty poziom. Mógł mi się zbyt był meteor. Jest meteor, dobrze! Dobrze, uff. Janie, ja wiem, że jesteś sparaliżowany. Ale się trochę ulepsz. Dexterity. Tak, przyda się tobie, będziesz kradł. Dobra. Czwarty poziom Traps Locks. Od tej pory ten. Uskuteczniamy kradzież kieszonkową. Dobra, 3DH. Tak, myślę, że dexterity ci się przyda i miecz dodatkowo. Ktoś jeszcze ma poziom? Moja postać, która jest oczywiście sparaliżowana. To ona paraliżuje czy co? Intelekt też wezmę. Dobra, czwarty poziom. Okej. Spróbujmy, no. O! Jeśli te cholery nie ruszały tak mocno, to może by coś z tego było. Dobra, meteor. Proszę meteor. A nie mogę rzucić meteora. Jaka szkoda. Cholera jasna. Dobra. Dobra. Niech wszyscy przedstawią się na walkę wręcz. Będziemy go bili wręcz. Dobra.
Dobrze, 3DH? Dobrze, moi wojownicy. Dobra. Ty ulecz miksturką 3DH. Ty dziabnij go sztyletem 3DH. A, mogę się bardziej postarać. Jan Jansen, moja postać. Okej, okay, ale już go mamy, już go mamy. To nie jest ten. Nie jest jakaś... On jest niepokonany, nie jest. Okej. Okay. Ała! Mogłem go uzdrowić, ale już trudno się stało. Dobra. Pytanie, czy ja nie mogę użyć meteoru jeszcze. Dobra! Padło! Padłeś, już nie wstawaj. Miałeś klucz. Miecz i kryształ. Taki sam powinien mieć kryształ mag. Teraz zależy nie od tego, którą stronę wybierzemy. A zresztą tak, zresztą się dowiecie. Dobra, idziemy tędy. Kryształ. Concealed within the flames of the burning pyre, a strange colored object catches your eye. Mamy runiczną figurkę. Okej, okay, dokonaliśmy wyboru. W ogóle zobaczcie sobie, jaki to jest... cholera, jaki to jest wielki, nie? Jaki to jest... rozległy ten poziom cały. Dobra, idziemy dalej. No, a też dalej będą skarby, nie? Mam nadzieję. To trumna, nie? Ale wiecie co? Trumny zbadamy sobie w następnym odcinku. Tak więc ja byłem Luz Van Delf. To było Wizards and Warriors i do następnego odcinka. Na razie, cześć, mam nadzieję, że wam się podoba.